dzisiaj bardzo inny odcinek, ponieważ Full Service Kitchen Revolution do specjalnego gościa i dochrapał się pomocnika. No, mała kuchnia, ale jakoś damy radę. Tradycyjnie, jak zawsze, sprawdzę, czy widać, czy słychać i czy wszystko jest ok. Jeśli tak, łapkę w górę. Zaraz zobaczycie mojego pomocnika, który będzie mi pomagał. A w czym? Zobaczymy, co to wyjdzie i jak to będzie smakowało, to powiemy na końcu. Sekundka. Nie, zobaczymy, czy jak tam wszystko działa. Nie, no wszystko niby działa. No zobacz. Może zamknij całkowicie i otwórz jeszcze. No zamkniemy i... No, u mnie na twoim profilu też nic nie ma. I komunikatu też nie dostałam. Jest. O, jest. Full Service Kitchen Revolution jest. Udostępnimy to. Kopiuj. To daję zrobię. Wyszarna. A wiesz, jak to się robi? Nie. No. Udostępniłem na twoim profilu. Najpierw zobaczymy, czy jest też. Poczekaj, bo tu się dźwięk. Jest dźwięk, czy nie ma? Poczekaj. Jest! Także zamknij, żeby nie było słychać tego. Dobra. Także będą to pierś z kurczaka, z boczkiem, moi kochani, z pieczarkami, cebulka, masełko, przyprawy oczywiście i papier chiński, pergamin. Miał to być ciasto francuskie, ale zmiana planu, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest wszystko? Jest wszystko. Dobrze. Chodź tutaj. Tutaj pokażę pomocnika. Chodź tu, pomocniku. Pomocnik jest. Monisia, Monisia tu mi pomoże, bo jest Monisia. Dobrze, to od czego zaczniemy? Zacznijmy tak. Od czego? Poczekaj. Dobra. Zaczniemy od przygotowania mięska. Mięska przygotowane, jest to pierś z kurczaka, pokrojona w takie różne rzeczy. Mała kuchnia, ale jakoś damy radę, prawda? Pierś, przytulimy się. To jest pierś z kurczaka. Do tego tyle wszystko zrobimy, najwyżej się jutro wykorzysta. Dobrze, to mamy... Nie teraz. Nie teraz. Edyta. Edytka dzwoniła. Jeszcze nie jest gotowe. Monisia, to co? Weź tutaj. Ale trzeba tego udostępnić w grupach jakieś, co? Nie. Później to już się wypóźnię. No, weźmie. Dobra. No to co? Monisia, weź tutaj, po co masz pieczarki na tej patelni. Nałóż tego obsługiwać. Już jest masełko. Gdzie masz masełko? Tu jest masełko. Wrzuć masełka. Będziemy smażyć pieczarki grubo pokrojone. Grubo pokrojone pieczareczki, moi kochani. Dobrze. Ja teraz pokroję szybciutko cebulkę. Będą pieczarki z cebulką. Potrzebuję macuszkę jakąś. Tu są? Także dzisiaj dwie osoby w kuchni, mała kuchnia, ale mała to przytulna, prawda? Przytulna, no. Dobrze, mamy cebulkę, którą podsmażymy, moi kochani, na masełku. Wystarczy, nie? Tyle. Oczywiście do tego będzie nam też potrzebna mozzarella. Osobna cebulka? Nie wiem, cebulkę wrzuć i tutaj.
O. Także ja sobie teraz, cebulka jest podrumieniona, będzie z, razem z pieczarkami. Do tego jeszcze będzie nam potrzebny boczuś, ale tu na koniec mięsko. Przyprawy oczywiście takie, jakich sobie chcecie używać. Ja tu używam do kurczaka, moi kochani. Do kurczaka. Jest, troszeczkę mi zostało. Ziarenka smaku możecie też dodać. Nie za dużo, ja to zawsze lubię przesadzać. Czy wszystko widać? I wszystko widać. Jest. Ziarenka smaku są. Przyprawa do kurczaka oczywiście. Troszeczkę lolu już się udziela. Wkurzona, bo nic nie spadło ze stołu. Dobrze, no oczywiście czosnek. No dobrze, już rzuć te pieczarki. Dobra, troszeczkę czosnek, uwielbiam czosnek. Każdy praktycznie przyprawie dodaje czosnku. Tu teraz wkładamy pieczareczki. Zresztą uwielbiam zapach cebulki smażonej. Ja tak samo. No, cebulka smażona, a ja ci powiem, że najlepiej. No to co, uwielbiam tak jak kiedyś na giełdy się w Polsce jeździło. Była kiełbaska z cebulką, taka wiesz, podrumieniona. A masz powiedz mi pokrywkę do tej batery? Pokrywkę? Troszkę, oczywiście. Tak? Taką? No, większa? Chyba nie było. Jest i większa. O, o tak. Nawet pasuje. No, pasuje. Dobrze, to tak. No i się tutaj pieczarki z cebulką. Poddusza troszeczkę, a ja tutaj tak, się zajmę troszeczkę. Żeby nie spali. No, zajmę się tym naszym mięskiem. Chyba ok, Kacia. Mięsko wymieszamy. W przyprawach. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Miało być to. Nie wolno, nie wolno. Dobrze, tu już mamy mięsko, można powiedzieć w przyprawach. Dobra. Mamy, może troszeczkę posolimy. Jest, wszystko widać i słychać. Ja powiem, że i nawet i słychać. Ale i czuć, ale nie tą cebulkę. No co, widziałeś, żeby kiedyś dzieci nie jest było słychać? No, to byłyby jakieś jak niepełnosprawne. Jak śpiąc. Nie, moje jak, nawet jak spały, to było ich słychać. O nie. Dobrze, nie, troszeczkę to soli kamiennej. Ja mówię, lockdown się skończył, więc moi kochani, no co, no można się spotykać, prawda? Nie. No. A nie powinniśmy w maseczkach? W maseczkach? Nie. To jeszcze dystans 2 metry. Nie wiem, czy kuchnia ma tyle. Nie, no kuchnia ma to może trochę więcej. Dobrze, mięsko z kurczaka w przyprawach mamy gotowe. No ale teraz Monisia powiedz tak, bo była szybka zmiana planu, zmiana z scenariusza. Tak, z tego względu, że ciasło, ciasto poszło. Poszło. Ciasto nam po prostu się zepsuło do ciasta francuskiego, a byłem w sklepie i tak zrobiłem na szybko, że co to kupiłem? Papier. Papier. Nie wiem jak to się nazywa. Chyba chiński papier. Chiński ten do, chiński do papier. Chińskich zawijasów. Zawijasów. Także zmiana scenariusza i tak dalej. Moi kochani, będziemy wołać jeszcze bakłażana, ale to ja na koniec wam pokażę do czego będzie. Żeby nie spalić. To dorzuć masła. Nie, a ja. Jeszcze nie trzeba. Nie? Dobrze. Także to już nam nie będzie, no, ale nie, no to już jest dobrze. I co, myślisz, że może być w tym... Zobacz, zaczyna się redukować. No. Zblanszowane, można powiedzieć, fachowo, tak? Fachowo. 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 Deska będzie nam potrzebna? Nie będzie nam deska potrzebna. To mamy to, mozzarella jest, ale to na koniec. No Monisia, wiesza szkoła jazdy, powiem ci tak. Z tego względu, że była zmiana szybka scenariusza.
No i tu mamy ten papier. No ja pokażę, jak ten papier wygląda. Czy on się nada? Ja tu myślę, że zawiniemy go podwójnie. Jak myślisz? Spróbujmy tak... jeden, jakby nie wyszło, to możemy zrobić no. W drugim. No tak zrobimy. Dobrze, to tu już miejsce tak, zrobimy ja na to. Udostępnię, bo obiecałam twój filmik udostępnić. Aha, no i co? Na papierze to weźmiemy. Papierek jest. Jest papierek. Jest nasza tacka. No jak mówię, mała kuchnia. No normalnie przemała kuchnia. Wyłożymy to papierkiem. Ale wiesz, on tutaj nie nada mnie pokazuje. Nie znaczy? Nic u mnie nie pokazuje na tym profilu. Poczekaj. No jest publicznie. No. Dobrze, papierek już mamy tutaj zrobiony. Nie bój się. Moje nowe włosy chronię. No, ja to widzisz, swoimi się nie przejmuję. Ewentualnie pronto i już jest. Jak nie? A te witaminki na porost? Dobra, witaminki to nie wiem, zepsułem jeden papier już. Dobrze, mam śmietnik obok. Dobrze, to tak. Teraz, moi kochani, zrobimy boczek. Boczek, troszeczkę tego boczku. W plasterki, nie za dużo. Kawałeczki boczku. Oczywiście bez skóry. Skóra nam jest niepotrzebna. Lulu by tylko chciała sobie zjeść, ale nie. Lulu, ty masz więcej jedzenia niż ten menu w Ibrahimi, naprawdę. Wybredna jesteś. Dobrze, boczuś wędzony mamy. Przyprawione piersi z kurczaka tak samo są. Tu już się, można powiedzieć, podduszają pieczarki z cebulką na masełku. Starczy tego boczku? Starczy. Zjeść je. No dodatek, dodatek będzie. Tak. Serwis zawsze na cały. I to ja myślę, że... Jak my teraz robimy, bo mówię, szybka zmiana scenariuszu była. No ja myślę tak, weźmiemy papier, tak, musimy to stąd zabrać, żeby zrobić sobie miejsce. Dokładnie. Papier sobie... Zrobimy takiego rapa, nie? Do ciasta, gdzie masz ten papier? Tutaj jest. No, rozbijmy tutaj ładnie. Papier do ciasta już jest. Jest to, a tam już przygotowane, przygotowane ładnie. Proszę bardzo. A się boję, co z tego wyjdzie. No i co, ale to będziemy też smarowali, nie? Tym. Ja tu się wydaje... Najpierw to trzeba. No tak, no tylko ja nie wiem, czy to się nie rozwali, bo wiesz, wersja oryginalna nie zakładała takiego ciasta. No właśnie i. Dobra, tu mamy tak. Tego będzie. To, ja maźnę i zobaczę, czy to się nie rozwali. Tak no, trochę, nie? Ten jest taki w połowie rozwalony, więc można go. No, zobaczymy. Przetestować na nim. Przetestujemy. Mam pędzelek poczekaj. Coś? No miałem pędzelek, tutaj gdzieś pędzelek jest. Jest pędzelek. No. Tak, jak myślisz? Wygląda. No, ładnie to. Tak trochę, nie? Spróbuj. O. No będzie okej. Okay. Poza faktem, że się rozwala, bo był rozwalony. Trzyma się. Ja to myślę, że tą łyżeczką będzie lepiej. Nie wiem, mam ci weź łyżeczkę. Widzisz, dobrze. O, nie? Oczywiście jest to... Ja wiem, czy tak, jeżeli mamy zawijać, no. To nie trzeba na całość, tylko tutaj. Łyżeczkę. No, no dobra. I teraz to. Podamy. Środek mniej więcej gdzieś tu. No tu rozłóż. Masz tutaj, rozłóż. Ja tutaj jak na linii na fabryce. Spróbujemy. Tak. Tak, powiedzmy.
Aż sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Jeszcze mniejszy jakiś dodać. I jeszcze, jeszcze tam. Jeszcze jeden. Aha, na bogato, żeby było. Aha. No dobra. I co? I teraz na to położymy... No to położymy to. To. Aha. Boczuś. Wędzony boczuś. Przemieszasz? Przemieszam, tak. Mi się nie przypaliło. O, jak ładnie zapakuję. Tak? Mhm. No i co, teraz trzeba poczekać. Ja tu myślę tak. A co z tą cebulką? Nie poczekaj. Cebulka? Nie, to już była starta. I co? Teraz ja nałożę. Gotowe teraz... jest? Ta. Nie, jeszcze nie. Andrzej, jest, jeszcze nie dobrze. Bo to i tak w piekarniku będzie jeszcze 20 minut. Ja bym jeszcze poddusiła. Poddusisz? No to dobra, to ja już tutaj podduszę. I próbujemy, tak? Ale nie, a mozzarella? A, gdzie jest mozzarella? Tutaj jest mozzarella. Wypadła mi z głowy. No. Tu na tej deseczce dawaj, tu obok. Dobra, będzie wygodnie tutaj. Nam ten. Mhm. Tutaj zrobimy mozzarellę. Dobrze, nóż. Jest. Plasterki mozzarelli oczywiście. Widzicie, jak to ładnie, szybko, elegancko, dwie osoby. I jeszcze my się nie pozabijali. A to czego mielibyśmy się zabić? No. W takiej małej kuchni? Tak, tak. Dobrze. Kostaniu. Tak. I jeszcze? Jeszcze jeden tutaj. O. Super. No i co? I mi się wydaje, że teraz trzeba już zawinąć. No to... No to... Wiemy dwoma, bo ten jest rozwalony, więc... To weź dwa. Dwoma. Zrobimy najpierw tak... O nie. Najpierw boczki spróbujemy. Tak. Aż się boję, co z tego wyjdzie, ale to jakoś wychodzi, prawda? Czy ja wiem? Zobaczymy. Weź... Ale to co? Jajkami trzeba będzie posmarować jeszcze tak, na koniec. No. To ja już tutaj jajca tu już szykuję. Tak, przed użyciem rozstrzepę jajca. A ja spróbuję to jakoś zawinąć. Dobra. O. Ja tu mam noże. Jest. Jak się wyglądało. Także powiem dzisiaj po prostu, była zmiana scenariusza w ciągu paru minut. Wiesz, Andrzejku, jak my to będziemy podnosić, to jest problem. Tak? Tak, bo to się rozwala. Poczekaj. Zobacz, jak będziesz bardzo podnosić. Się rozwala. No, pod spodem w sensie, czekaj. O tym mówię. Czekaj, mówisz? Tak. No, tak. O tym. I jeszcze go tutaj dawaj. Jak jeszcze? Jak tyle? Nie ma już. Dobra. Mówię ci się rozwali to podwójne. No. To trzeba. I teraz. Nie wiem, czy to smarowanie dobre jest. Chyba rozwala się przez to, że mokry był, bo się rozwali. No. Ale to zrobimy jeszcze lepiej. Zmieniamy się. Zrobimy tak. No przechodź. Jest. No chyba tam będziemy musieli na miejscu, co? No. Nie będzie jakoś... to tak ładnie wyglądało, ale będzie smakowało. Tak? Też tak, tak. Myślę. I co? To na końcu później będziemy tymi jajcami po prostu smażyć. Dobra, czy wszystko widać, słychać, aby człowiek sam nadaremnie do siebie nie gadał. Widać, słychać. Dobra. I co teraz, Monisia? Teraz co możemy... następne? Następne, tak? No. Dobra. Gdzie nasze... Poczekaj. Piersiczki tutaj. Piersi. Teraz ty próbuj. Bez sosu. Może sos na górę. Na górę. Troszkę. No właśnie. Żeby nie moczyć. Musisz zostawić rant, żeby zawinąć. Dlatego trochę kawałek dalej. Dobra. Dalej. Wiesz, ten. Rant, no. Czyli normalnie to... Tak, żeby zawinąć boczki, żeby nam nie wychodziło. I tak z dwóch zrobimy, i tak zrobimy z dwóch, także... Dobra. Dobra, teraz to. Jest. Teraz boczuś.
boczuś, a na koniec... Wiesz co, i może teraz ja położę na boczek, żeby nie było mokre. Mm. O, no, tutaj... O, to w ogóle super. Jeszcze no. Myślałam. Wiesz co, dwie głowy to nie jedna. Zgrany zespół. Zgrany, dokładnie. Nie ma tak jak zgranie w kuchni. Dobra, teraz mozzarella, tak? Tak, nie tylko w kuchni, wszędzie zgranie. No oczywiście, że tak. Dobra, wystarczy tej mozzarelli. No i to wygląda w ten sposób, tak? Tak jak mówię, no... musieliśmy... Dwoma zawijaj, bo dwoma, jedno to w ogóle nie ma opcji. W ogóle nie ma opcji. Już nie będzie trzymał. Tak. Ale to jest takie, mi się wydaje, że do sajgonków to by było. Do sajgonków to byłoby idealne, tak. No. To byłoby idealne. W ogóle jest to ciasto do sajgonków, co używają. No. To jest papier ryżowy. Bigułkowe takie. Aha. Mhm. A, leci co? No, powiem, że normalnie... Rolatka. Rolatka wyszła. Piękna. Lepsza niż ta poprzednia. Hej, z każdą będzie coraz lepsza. Aż przechwaliłeś, rozwaliłeś ją. To co, jeszcze jedna. To co? Mięso. Nie mówiła, żeby się nie chwalić? No, mięso narobione. Dobra, tak. Dawaj następne. Następne. Jeszcze kładzie, jeszcze na bogato, dużo zostało. O tak. Dawaj, dobrze. Teraz. Boczusia, boczuś, proszę. Dawaj. Nie ma to jak pomoc w kuchni. To we wszystkim, nie? Super jest. Razem to raźniej. Zawsze raźniej. A i teraz można to moc... Nie, a, ten sos mieliśmy, sosem. Czekaj, no. Zapomniałam. Teraz. O, będzie po prostu... I pieczarki teraz, nie? Daj. A na pieczarki mozzarella. Nie wiem, aż naprawdę ja się boję, co z tego wyjdzie. Ale powiem ci, że no co, no. Na pewno będzie jakieś jadalne, prawda? Na pewno. Na pewno będzie tak, jadalne. To wygląda, czy widać, słychać, widać i słychać, tak. Gdzie mój ser zabrałeś? Jest ser. Jest ser. A na bogato. A dalej jeszcze boczusia. O. Oj ty, boczusiu. Ja lubię zjeść dobrze. No i co? I na koniec, no zrobimy trzy te. Na koniec jajkami. Prawda? Jajca ubiłem. Nie wiem, czemu to się tak robi. No bo to jest papier taki... tak. Papier. Cicho, nie mów tak głośno. Zobacz, co tu się stało. Zawiniemy, tak? A to już trzeci. Zobacz, co tu się w ogóle dzieje. Wiesz co, to dlatego, że jest mokre. No. O, zabieraj to stąd. I jedziemy. Samym papierem nie będziemy jedli, nie? To nie. Dokładnie. Dobra, wiesz co. I cofnij się teraz. To co, jeszcze jednego tu upchamy? A zrobimy? A zrobimy. A co, nie zrobimy? A jasne. A czemu mielibyśmy nie zrobić? Tak. Wejdzie. Ja na końcu wezmę tymi jajcami, ja to z tego względu, żeby nam się ten cały papier już nie rozwalił całkiem do końca. No tak. Ogólnie to wiesz, jakby to się przydało robić następnym razem w tym papierze? Do pieczenia no. Zawijać go, wtedy może by się nie rozwalił. Albo tak jak sushi właśnie. No, coś w takim rodzaju. Coś w tym stylu. Mozzarella tutaj już dokańczam. Dobra. Boczuś jest. Idealnie. Oj. No powiem ci, że jako tako, teraz mozzarella. Mhm. Mozzarella. Jak? Pieczarki, no. Teraz ja na ulicy. W szefie. Tak. O. Pięknie. O tak. O tak. Pewnie. Pięknie wygląda.
Aczkolwiek ja na pewno... Wygląda pięknie teraz, zanim zrobię. Ja ci powiem, że weź 4 karty, te arkusze. Bo się 4 może... kartki? 4 kartki. Czekaj, a wyrzucałeś od razu? No i ten zrobimy tak. Ten, jak? Na ten będzie najładniejszy, mówisz? No, powinien. O, i tu go teraz zrolować. O, właśnie. Patrz. Ostatni, najpiękniejszy. Oto, piękny. Jest. Zobacz, trzeba było od razu go przerwać. Może no je zawiniemy jeszcze. Mamy, zostało nam tu papieru trochę. Tak? Może jeszcze położymy je i zawiniemy. No dobra. Co robią? To zawijaj. Papieru nam A4, mamy dużo chińskiego. Kolejne. Dwie? Żeby no, bo to i tak nie rozmoczy się, bo tłuszczyk będzie. Zobacz, wiecie. Bo normalnie, jak rap. Pięknie. Proszę bardzo. No i dawaj, starczy nam na ostatnie dwa. Powiem ci, że zmiana scenariusza, ale naprawdę wychodzi... Nieźle. Wychodzi nieźle. Naleśniki są. I ostatni. Jak to tam starczy na wszystko, widzisz? Bo było od początku. Normalnie jak noszę, wiesz, z łóżka na łóżko, jak jakiś... Jak na linii produkcyjnej. No dokładnie. Podajesz następnemu. Dokładnie. Pięknie. Naleśniki. Ostatni. Proszę cię bardzo. Zrobione. No dobrze, i co? I teraz po prostu, poczekaj, przejdę tam. To wygląda w ten sposób. Miało być ciasto francuskie, ale będzie ciasto chińskie. Ciasto chińskie i co? Teraz piekarnik ustawiamy. No. 180, 200. To wcześniej trzeba było ustawić. No, zapomniałem. Tak się przejąłem tym ciastem, że... Te ciasto... nie jest to odpowiednie, co powinno być. No dobrze. Smarujemy jajcem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na naszym papierze. Ja tu się boję, żeby przy tym pędzlowaniu nie porwać tego. Dobrze. Dobrze, jajkiem mamy posmarowane i to wygląda, moi kochani, w ten sposób. Ale francuskiego nie będzie, będzie chińskie. Dobra, Musia, odpal teraz patelnię grillową. Grillowa patelnia, to nam niepotrzebne. Na masełku tak samo. Gdzie nożyk zniknął? Chyba go wyrzuciłem już. Dobrze, poczuć niepotrzebne, to na bok. Jajca niepotrzebne, już na razie niepotrzebne. Po co był potrzebny bakłażan? No bakłażan można powiedzieć, że też do dekoracji, tak samo jak i przekąska po naszym chińskim papierowym naleśniku. Chiński papierowy. Ryżowy. Jak sobie chcecie. Dobrze, masełko jest. I moi kochani, przekrajamy bakłażana na pół. O, teraz muszę równo zrobić tak, no żeby... Dawaj, nie gadaj, bo ja no tak, tak, tak. Ja muszę teraz zrobić... Serwis. Ja muszę go tak teraz przeciąć. Z życiem. Jakoś tak, żeby był równo. O, nawet mi się udało. A, bo ty chcesz na płasko. Ja myślałam, tak, że tak, krążki tak będą. Nie. Na płasko. Jest. Patrz jak ładnie, widzisz? Pięknie. Na masełku będą. To dawaj. Masełku. I już.
Czekaj, żeby było równiutko. Ja widziałem film, że po takim czymś robili, wiesz? No. Kładziesz nóż. Aha. Rozumiem, tylko uważaj na ręce. Dokładnie. Ej, oczywiście ale... noże dostałem od. Ale to ogólnie od można zrobić na końcu, tak. Nie? No te noże właśnie, które tak używam, dostałem właśnie pierwsze ostrzenie było używane od Monisi. Dobra. Ale nie. Żebym sobie po palca nie ukroił. Bo o tym mówię, uważaj na paluszki. No i co? I takie te bakłażanki, moi kochani. Ten Drzyku, ale my może to ogólnie zrobimy, jak to już się upiecze. Tak. To się chwilę robi, to po co no. To teraz robię? Dobrze, moi kochani, to by było no, na tyle. To wrócimy do was. Wrócimy oczywiście, zobaczymy jak wyjdzie tak, ten papierowy papier, jak tak wyjdzie. Wrócimy na pewno za jakieś ile? No 30-40 minut. Zobaczymy. Oby sobie nie narobić tylko obciachu z tym chińskim papierem. Dobrze, moi kochani, to było na tyle. Także słuchajcie, do... I miejcie wyrozumiałość dla nas. Tak, tak. To powinno być całkiem robione ciasto francuskie. Ale przez pomyłkę z półki wziąłem podobne chińskie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co nam było potrzebne? Kurczak z przyprawami, boczek, mozzarella, cebula, no co tam jeszcze? Pieczarki, cebulka. Oczywiście masełko do masełko, no, także. No i to ciasto. To ciasto. Trzymajcie kciuki, zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Trzymajcie kciuki. No. Jak będzie lipa, to udostępniajcie, jak nie będzie lipy, to też udostępniajcie. Tak, tak, pośmiejemy się razem. No wiesz, tak, na wesoło. No. Dobrze, żegnam się z Państwem i pa, pa. Do zobaczenia za 30, nie, za 40 minut. 30. No, jak nam się wypuchnie pytanie. Do godziny na pewno. No. Akcja. Witamy. Zobaczymy, co po prostu z tego naszego szybkiego przepisu nam wyszło. Zostało tutaj... No, w międzyczasie trzeba zrobić jeszcze tak, bakłażanka, bakłażana i sosik. Tu mamy już czosneczek obrany. Obrałam wcześniej. Dobrze, to ja teraz zrobię. Jeszcze mamy parę minutek, żeby zobaczyć to, co by scenariusz w ciągu 10 minut po prostu zmieniony ze względu na brak składników. Tak. Zobaczymy, co to zobaczymy, co nam zastąpiliśmy ja to papierem chińskim. No to jest to, jest to do czosnku. Ja ci pokażę jak. No. Ja mam taką... Dobrze. To ty robisz sos czosnkowy, tak. Ja się zajmę bakłażanem. Zobaczymy. Hej, działa! No, ale to siły trzeba. Siły. No. No i co, dobre, nie? Powiem ci. Łatwe, a co powiem najważniejsze, to jest bardzo łatwe w umyciu. Oczywiście używamy patelni grillowej do bakłażana. Dlaczego? Zobaczycie. Zobaczymy, czy strzela. Jeszcze. Jeszcze zostało 5 minutek, kochani. 5 minutek. Poczekaj, bo się już przyjara. To wyciągać może, albo przykryć trzeba. Pojechało mi parą po okularach. Dobrze, bakłażana już. Będziemy smażyć. Na masełku. W międzyczasie zrobiony sos z czosnku. Dobra, bakłażan jest. Aż powiem ci naprawdę, aż sam jestem ciekawy tego wszystkiego. Ja też jestem ciekawa, jak to będzie smakowało. Czy to, bo na, takiego czegoś jeszcze nie robiłam. Można powiedzieć, że na każdą. Improwizacja the best. Na każdą biedną zapiekankę zeszło 10 kartonów. Dobra, ja lubię dodać trochę majonezu majonez, jogurtu, do sosu czosnkowego, ale każdy jak lubi. To zależy, bo ja na przykład jogurt i czosnek. Ale dzisiaj ja robię. Ale dzisiaj robisz ty. Będziesz mój jadł. Zobaczymy, czy wszystko widać, słychać i jest elegancko, na bogato. Wszystko widać, słychać. Dobrze. Nasz bakłażan tu już się po prostu
Przycisnąć go do szybkości? Nie, nie są tak będzie. No to tak koniec sobie dojdzie. Chciałabym sól, pieprz. Wszystko jest po tej stronie. Sól, tak? To pieprz. Dzisiaj ja podaję. No i pieprz? Tak, szczepię. Proszę, podaję. Pieprz kolorowy. Do tego... Na wizji. Na wizji co? Wisko na wizji, przepraszamy. To po prostu w celach po prostu jak to się da. Nie. To jak do filmu coś stawiają, to takie wiesz, meble, nie meble, to jest jak to się nazywa? Akcesoria. Nie akcesoria? Jakie? Prop. Takie, no nieprawdziwe, ale to nie jest prop. To. Andrzejku! Ja popatrzę mojego bakłażana. Gdzie moja sól? Nie, on się musi jeszcze przejarać. Bo za pierwszym razem musi być przejarany. No, bo wtedy on zostawi takie krążki. Jak będziemy przesuwać, to po prostu będzie nieładnie wyglądał. Jeszcze, niech on się trochę przejara, nie? Bardziej. Żeby chodzi mi o to, żeby było widać. Pieczony fajnie, tak. No. Potrzebujemy. Bakłażan nam, nie przesuwamy bakłażana, kładziemy na patelnię grillową i nie przekładamy go. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak? A sobie spróbuję. Właśnie chciałam ci dać łyżeczkę. Chcesz? Było, jest. Ma kopa małego. O jak? Tak. To mają. No, powiem też dobrze. A, widzisz? Wiem, że dobrze wyjdzie. Ja już myślę, że jedną tą bakłażankę przerzucę. Zobaczę, jak to będzie. Dobra. Wyszło super. Ewentualnie drugiej jeszcze nie będę podnosił. Ładnie wyszło. Patrz, zobacz, elegancko, nie? Tak artystycznie. O. I trzymamy na ogniu. A co z naszą zapiekanką? Z naszą zapiekanką, można powiedzieć, bakłażan. Zobacz, jakie to. O! Poczekaj. Bakłażan nam się skończy. A my. Było się fajnie, ładnie. No. Można powiedzieć, że to papier użyliśmy zamiast. Ciasta francuskiego. Ciasta francuskiego. Ciekawe, zobaczymy, jak będzie smakowało. Papieru do ryżowego papieru zastąpiliśmy. Można powiedzieć, że to jest całkiem naprawdę tylko i wyłącznie przepis. Nowy wymysł. Tak, nasz. Na poczekaniu. Na poczekaniu żadna pani ani pan nie może podważyć naszego przepisu, ponieważ był napisany w ciągu 10 minut. Dosłownie. Dobrze, my naszego bakłażana mamy. To jest, będzie nam potrzebny to? Będzie nam potrzebne tak. Co? Ale bakłażan wygląda tak, pokażę jak bakłażan wygląda. Każdy wie jak wygląda. Lekko nam się podjarał, ale wygląda. Z tej strony jeszcze troszeczkę można byłoby go zostawić. No to zostawimy. A potem nam deska, powiedz mi. Deska, no zaraz będziemy wykładali naszą recepturę, można powiedzieć, przemyć, tak? Troszeczkę przepukać, przetrzymać. Przetrzymamy, zobaczymy. A miałeś takie fajne okrągłe. Gdzie masz okrągłe? A są. A dlaczego? Tutaj na przyprawach. No. Mam tak małą kuchnię, że wszystkie. O, tu są te. O, no to będzie idealne do wyłożenia. No, oczywiście. Kawałeczek tego i tego. No zobaczymy, ja zobaczymy. Ażem ciekaw, mówię ci tego całego tej. Dobra. Tego naszego przepisu. Powiem ci, że. No co ja zrobię? Przepis był napisany. Dobra. Wyciągamy nasze bakłażany. Na masełku zrobione. Bakłażany już wyglądają w ten sposób, tak? Zaraz się chyba alarm włączy, bo zadymione. Dobra. No moi kochani, no to nadeszła chwila prawdy. Składam to. Nadeszła wiekopomna chwila wyciągnąć to, co my po prostu cały przepis i scenariusz napisali w 10 minut. Dawaj. Prawda? Chwila, o, tak, właśnie ta ostatnia chwila. Poczekaj, bo ja już nic nie widzę. Safety rękawice wezmę.
mogę powiedzieć, wyszło znakomicie, że wygląda pięknie. A jak będzie wyglądać, no to ja co? Myślę przykroić na fajne takie smaczne. Wyszły takie, mi to się makowiec przypomina, prawda? Taki, nie? O. Dobra, zamkniemy drzwi, bo tam sąsiedzi wchodzą już do oknami, rękami po zapachu przyszli. No to co? Ja powiem ci tak. Ja może na początku to ja wyciągnę ten papier, nie wiem jak ja to przekroimy, żeby pokazać jak wyszedł przepis. Trzeba przekroić tam na miejscu, masz jakieś pacuszkę, tak. O, tamtą metalową zobacz. Tak, 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 mam. Widana. To. Tak, tą. Zobaczymy. Zobaczymy jak to wyszło. Weźmiemy. Ty, normalnie powiem ci. No. Dobra. Takie chrupiące. Ale to musisz najpierw chyba przekroić. Nie wiem czy wiedzie tak w całości. Czekaj, drugą. No, moi kochani, aż bym ciekaw. To musimy wspólnie to chyba wyciągnąć. Chyba się przejarało. Zobacz. Wow. Jest. Tak wygląda. No mogę powiedzieć, nóż? Że. Nóż, przekroj, zobacz. Weź widelca jakiego normalnie. Przestań. Widelec. Ty, powiem ci, to takie ciasto wyszło. I wygląda to tak. No może to nie jest francuskie, ale zadymione. Wygląda ładnie. A wiesz co, ja to bym spróbował teraz. No to dawaj. Ale mało, mało, bo... Na używa kłażonka sobie tam. Oczywiście. Ale ciekaw. No, nie, ciekaw. No. Mam swojego pakowanka. Poczekaj. Nie ma to jak pomoc w kuchni, powiem bardzo. Proszę polecam. Bardzo. Bardzo polecam wspólnie gotować. Wygląda teraz, przepięknie, ale pachnie. Teraz sosik, nie? Sosika znakomicie wygląda. Poczekaj. Nie mamy łyżki. Teraz czekaj. Jest łyżka. Proszę, sosik. I? No, powiem, że wygląd jest fajny. Mm. Ale to ja... Spróbujemy razem. No. Dwa kawałki. Okej, okay, daj. Potrzebujemy widać. Przepis zrobiony w 10 minut. 10 minut. 10 minut. No. Są nożyki. No to zobaczymy. Jest to. Szefie, ty pierwszy. Ale, jako starszy, ale, i. No tak, ale. Rangą ja i wiekiem. Bardzo kulturalnym osobą. I kobiety. Damy mają pierwsze. Dobrze. Damy mają pierwszeństwo. Szykować ci węgiel, czy przyszykuj węgiel, chociaż mam w domu cały boksik, więc damy radę chyba. No i? Mmm. Mmm. Tak. O, to jest dobra. Czy, może poczekam jeszcze 10 minut? To jest tak, super. To jest super. Mhm. Ale to jest taki, no, powiem ci. Ale pyszne wyszło. Nie wierzę po prostu. Tak. Super. Niewiarygodne. Aż wam pokażę papier. Papier, który przez pomyłkę kupiłem. To jest papier. Co to jest? Ale to jest po litewsku coś. Pastry sheet. Nie. Po angielsku nic nie ma, czekaj. No. W każdym razie jest to bardzo. Sheet pisze po prostu. Tak, dokładnie. My użyli zamiast, przez pomyłkę kupiłem zamiast francuskiego ciasta, jak to dla to mówię, chińskie A4, papier taki różowy mi się wydaje, prawda? To jest papier to różowy, jest różowy, tak. Do czego?
Mam tu mi się wydaje po prostu, że robią różne takie sajgonki. Sajgonki. To miałam. Także użyliśmy papieru najtańszego. Wyszło za super. 99. Naprawdę powiem, że... A zobaczymy... Bakłażanka. Bakłażanka. Dobra, tu mam swój widelec, tam kawałeczek. Mięciutki. A skórka taka chrupiąca. Ale ja nie bez skóry. Lulu, Lulu, czekaj, co spadnie. Mm. Dobra, nie? Tylko soli by się przydało na to. Bo są przeprawy, żeby posolić. Mm-hmm. No dobrze, żegnam się z Państwem. Do zobaczenia. Dziękujemy do następnego możliwego. A gdzie nasz action ten? A. Endboy. No właśnie. Endboy. Tu się film proszę, kręci. Zapraszamy. Dziękujemy. Tutaj, i koniec. Tutaj do nas. Bliżej kilka razy. Bliżej. Koniec. Jest. Trzymajcie się. Full service i wszystko jasne.